Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym piątku tradera. Pamiętajcie, proszę, te informacje nie są to rekomendacje inwestycyjne. Dzisiaj powiemy o tym, co czeka dalej rynek dolara względem polskiej złotówki. Też spojrzymy na rynek bitcoina, ponieważ jesteśmy już przy wcześniej określonej tendencji oraz zerkniemy na rynek binance Zaczynam. coina z pewną tutaj zależnością, jeżeli chodzi o cykl tego rynku. Dobra, zaczynajmy. Ostatnio mówiliśmy o rynku dolara do polskiej złotówki, tutaj określaliśmy, że cena gdzieś może się powoli zatrzymywać, tutaj zresztą też możecie to moi drodzy zobaczyć na ostatnim nagraniu z 22 sierpnia, czyli sprzed 4 dni. Co się wydarzyło? Cena, jak tutaj możecie zauważyć, faktycznie zaczyna się zatrzymywać nieco wcześniej, ale mamy tą lokalną korektę i teraz patrząc na ten rynek, Możliwe jest to, że jeżeli jakikolwiek ruch spadkowy miałby być, to tutaj w te okolice 4,69, 4,65 raczej nie spodziewałbym się powrotu do 4,20 czy do 4 zł. Najgłębiej możliwy powrót który jest to do tej strefy koloru zielonego, od której zresztą startowaliśmy tutaj od tego dołka, przed tymi wzrostami, o których ostatnio mówiliśmy. Czyli lokalnie ta cena może nam delikatnie jeszcze spaść, ale w dłuższym terminie i tak spodziewam się tego, że rynek Dolara do polskiej złotówki będzie nam wzrastał w okolicy 4,83, 4,90, a może i nawet w okolicy 5 zł. Tylko jak wiecie, dla mnie najważniejszy jest ruch od do. A nie wróżenie na zasadzie: hej, kiedyś będzie 6 zł, jak to będzie za 10 lat, to powiem, że miałem rację. Tylko skupiamy się na tym, aby wziąć, nazwijmy to, swój kawałek wykresu, bo dzięki temu jesteśmy krócej na rynku, jesteśmy mniej narażeni na jakiekolwiek takie sytuacje trudne do przewidzenia i też te emocje są niższe, bo wychodzimy za swoim kapitałem, więc ostatni ruch zrealizowany, teraz możliwa tutaj lokalna korekta i w dłuższym terminie dalej, oczywiście, powrót. Na bieżąco, za jeden, za dwa dni, będzie oczywiście aktualizacja tej, Analizy. Również ostatnio, moi drodzy, mówiliśmy o rynku bitcoina i o tym, że jesteśmy w dość szerokiej strefie, stąd dla mnie najważniejsze było tutaj wybicie tej tendencji koloru białego. Co się wydarzyło, jak możecie, moi drodzy, zauważyć, cena wróciła nam do tej tendencji. Możemy też to nazwać, że cena została przyciągnięta do tej tendencji. Oczywiście te oznaczenia graficzne, czy w postaci właśnie tych kątów cenowych czy stref. Początkowo mogą, mogą wyglądać banalnie, ale jest to oczywiście zobrazowanie tego, w jaki sposób są na rynku powtarzalności cenowe. Dzięki temu możemy określić na przykład te ostatnie ruchy, które się odbyły, czy najważniejsze miejsce dla rynku, przykładowo Bitcoina, gdzie teraz może będzie to daleko idący wniosek, ale możliwe jest to, że cena tutaj nam będzie atakowała od tej strefy koloru zielonego. Uwaga, jest to strefa bardzo agresywna, czyli dość małego znaczenia, ale jeżeli jest, to ją oznaczam. Od strefy 2 1481 do strefy do poziomu 21244. Między tymi dwoma poziomami jest ważna w tym momencie strefa. Tylko uwaga, jest to strefa agresywna. To teraz, od tej strefy, możliwy jest tutaj atak w kierunku tutaj 21900. Na co też tutaj lokalnie czekam. Oczywiście, jak coś się będzie zmieniało, to będzie też do tego aktualizacja. Również pamiętajcie moi drodzy, że globalne cykle ostatnio również były. Określane, gdzie mówiliśmy o tym, co robi w tym momencie Bitcoin. Zresztą tutaj możemy sobie oczywiście tutaj to wszystko wpisać. Zobaczcie, proszę, nasz tutaj Deep Search na rynku Bitcoina, gdzie te całe cykle, które są na rynku powtarzalne, w tym momencie widzimy, że mieliśmy tutaj za każdym razem w tych konsolidacjach dość mocne spadki i te spadki też nastąpiły również teraz, więc zobaczymy, czy dalej ta cena będzie wyciągana. Ku górze, jak za każdym razem w tych cyklach to było. Jeżeli nie oglądałeś tego nagrania, to nie cofaj się nagranie do tyłu, tylko cofnij się do nagrania, które ma tytuł dołek bitcoina obliczony. Bo wtedy w trakcie tych spadków oznaczaliśmy ważne strefy, gdzie cena ma się zatrzymać, a potem już na bieżąco wszystko oczywiście było aktualizowane bardziej precyzyjnie z mniejszymi strefami. Czyli tak, dolar do złotówki, wiemy, jaki może być. Ruch, następnie bitcoin do dolara, również wiemy, czego można się spodziewać. Taka ciekawostka, moi drodzy, też a propos Binance Coina, możecie zobaczyć całą sekwencję ruchów wzrostowych, spadkowych, wzrostowych, spadkowych, plus jeszcze wartości transakcji przy tych ruchach. I co jest ciekawe, z miesiąc temu mniej więcej określaliśmy to, że Binance Coin tutaj może nam atakować. Okolice której 300 dolarów, a tydzień temu w jednej z aktualizacji na moim kanale było to, że możliwa jest lokalna korekta i to wszystko było określone na podstawie tego, jak ten cykl wygląda, gdzie Binance coin jak widzicie, jest kilka podobieństw, też to znaczyłem w jak najprostszy sposób i w tym lokalnym trendzie wzrostowym też zobaczcie proszę, że mamy to podobieństwo pod tytułem takim, że mieliśmy wcześniej konsolidację, tutaj też była konsolidacja w roku 18, następnie spadek, następnie spadek, powolny ruch ku górze, następnie korekta, następnie korekta i dalej ruch wzrostowy. Zobaczymy, jako taka ciekawostka, czy ten cykl będzie po prostu powtarzany, stąd też nie zostawiam tego jako taką pełnoprawną analizę, tylko jako, to, te, jako taką e, ciekawostkę, której można się po prostu przyjrzeć. Też ostatnio mówiliśmy o kapitale w ostatnim nagraniu sprzed 4 dni, czyli 22 sierpnia, a nie, nie to, nie, to nie w tym nagraniu, w tym poprzednim, mówiliśmy właśnie e, o tym, czyli 21 sierpnia. Jak liczyć kapitał? Jak go też rozumieć? Jest to nagranie mocno edukacyjne związane z psychologią, i też technikaliami, jeżeli chodzi o kapitał, stąd też zapraszam was, żebyście sobie tam to oczywiście odtworzyli. Jeśli masz ochotę, to też już nasza seria 44-dniowego wyzwania ruszyła. Pierwszy live jest za nami z 23 sierpnia najbliższe 7 września. Jeśli masz ochotę mnie Posłuchać na żywo, stworzyć też na żywo analizę. To link do tej strony, gdzie możesz się zapisać na te live'y i następnie na maila otrzymasz informacje, jest pod tym filmem. Tam wystarczy wpisać swoje imię, e-mail i dołączyć do. Właśnie tego wyzwania. Moi drodzy, serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Szybka aktualizacja jest za nami. Pozdrawiam Was gorąco i oczywiście życzę Wam udanego weekendu. Zerknijcie, proszę, w linki w opisie, jeśli macie ochotę spotkać się na żywo. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was, dziękuję za wsparcie i cieszę się, że możecie z rynków bezpiecznie korzystać. Cześć.